A teraz mam powtórkę pewnego tematu, który był omawiany w programie, musisz to powiedzieć, lata temu twierdziliśmy, że ten czołg nigdy nie wejdzie do produkcji. Chodzi o taki prototyp, pamiętacie Państwo, PT-01, taki futurystyczny czołg, który kiedyś był tam zaprezentowany i my powiedzieliśmy, to nigdy nie wejdzie w życie. Artykuł z 2013 roku, pokazany na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach, czołg PT-01, koncept nie jest nawet prototypem, a już wywołuje wiele kontrowersji, zwłaszcza, że i tak dalej, że, proszę Państwa, on miał być tutaj wdrażany jako czołg wsparcia, do końca miał być już 2016 roku gotowy, miał zastąpić te wszystkie PT twardy, PT-91 twardy, tak, i niemieckie Leopardy w polskiej armii. Mówiliśmy, nic z tego nie będzie, nie dopuszczą do tego, żebyśmy produkowali taki czołg. Ale warto przypomnieć, jakie były reakcje wtedy świata, gdy zobaczyli ten futurystyczny czołg. Amerykanie, głównie eksperci wojenni, nabijali się, że to jest czołg z takiego filmu futurystycznego Tron. I tu wklejają takie, pan Scott Fowler się nabija, inni też się nabijają, Steve Campbell się tu nabija, że to co niewidzialne i tak dalej, że to niewidzialny czołg. Śmichy sobie robili, ale ja bym chciał dla Państwa tutaj jeden z komentarzy przeczytać. Timura Moliboga, Rosjanina, który jako jeden z nielicznych w tym małpim gaju wyśmiewającym polski czołg, sami Amerykanie nam podłożyli nogę rękami Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówią, że trzeba daną gałąź przemysłu budować, promy na przykład, to tylko po to, żeby nie budować, to tylko po to, żeby nie budować. I on tutaj, pan Timur, Rosjanin Molibok, pisze, komentując tych śmiszków: sami cholera czołgiści się znaleźli i komentują. Na serio, bracia Polacy, piękny czołg. Tylko na nich do nas nie przyjeżdżajcie. Dostaniecie jak zawsze. Proszę Państwa, fajna obronna reakcja w stosunku do tych wszystkich małp, których politycy na pewno podłożyli nam nogę i dlatego teraz musimy czołgi kupować, tak? Bo potencjał straciliśmy nawet do tworzenia dobrego produktu eksportowego. To chciałbym tylko zwrócić nam uwagę na różnicę w moralności. Proszę Państwa, jeżeli dalej ta polityka prowadzona przez partie telewizyjne wdrażająca plutokrację, polecam Państwu termin, tu jedna z naszych koleżanek z DIP-u przypomniała mi ten termin, plutokracja, jeżeli ta polityka dalej będzie wdrażana, to my też takimi małpami będziemy, to my też tak się będziemy zachowywać. To jest właśnie kultura, tak, Zachodu, to jest właśnie kultura Zachodu. Polscy artyści już tam są.